Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam serdecznie, Ala Witek z tej strony. Chciałabym w tym podcaście przedstawić Państwu kilka propozycji prostych, jak przygotować surówki. Pierwszą propozycją będzie surówka z selera i ananasa, która jest bardzo dobra do wszelkiego rodzaju drobiowego mięska, czy to gotowanego, czy duszonego, różnego rodzaju jakichś, powiedzmy sobie, pierożków, klusek jako dodatek, więc tutaj też bez trudu przygotują ją Państwo, ponieważ i produkty są dostępne i nie ma większego problemu z jej przygotowaniem. A czego będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować tak: 1,5 selera takiej średniej wielkości, małej puszki ananasu w syropie, około 2 łyżek majonezu, jedną płaską łyżeczkę cukru i 0,5 łyżeczki soli oraz biały pieprz. Więc na początek na siku odcedzę sobie ananas i w międzyczasie obiorę seler, a później go zetrę. Można sobie też robić tą surówkę, jeśli nie lubimy majonezu, z jogurtem greckim albo kwaśną śmietaną, z tym, że wtedy trzeba jakoś ją przyprawić, żeby miała bardziej wyrazisty smak, ponieważ po prostu no, jest taka z połączenia słodkawego ananasu i słodkawego selera, no bardzo mdła, więc tutaj jeśli już decydujemy się na to, że to nie majonez będzie dodawany, to należy pamiętać o tym, żeby dodatkowo przyprawić. Seler trzeba obrać bardzo starannie, ponieważ on w całości będzie trafiał do sałatki w postaci takiej surowej, tylko startej. Trzeba zwrócić uwagę, żeby żadna część nie pozostała nieobrana. Jest to też dobra propozycja dla osób, które z takich czy innych przyczyn czy to nie lubią, czy po prostu źle trawią wszelkiego rodzaju kapusty. Teraz opłuczę te 3 połówki selera i za chwilę będę je trzeć, żeby zmieściły mi się w elektrycznej tarce. Muszę je pokroić na mniejsze kawałki. Łatwiej będzie je wtedy zetrzeć. Trzeba sobie oczywiście przygotować jakąś miseczkę. Jeśli zdecydują się Państwo, przepraszam, trzeć na ręcznej tarce, będzie to bardzo ciężka praca, dlatego że seler do potarcia jest bardzo, bardzo trudny, bo po prostu jest bardzo twardy i nie da się łatwo go zetrzeć. Natomiast i na to mam rozwiązanie, można sobie również kupić seler konserwowy, taki w słoiczku. On już jest potarty, jest mięciutki, należy go tylko starannie odsączyć i może stanowić z takim samym powodzeniem składnik sałatki. Każdą połówkę przekrawam sobie w tej chwili na 4 części. Oczywiście mówię o tym, żeby było wiadomo, co robię. Jak tam Państwo sobie podzielicie do tarcia, to już kwestia Państwa jakby wygody, możliwości i tak dalej. I już. Tego selera z 1,5 mamy bardzo dużo, więc tutaj surówkę zrobioną w takiej ilości plus tej puszki ananasa, którą mamy, spokojnie możemy sobie zostawić na następny dzień albo jako dodatek jeszcze do kolacji, jeśli przygotowujemy ją na obiad. Przystąpię do pokrojenia ananasa. Do tej samej miski oczywiście trafi ananas. On w tej chwili jest w kosteczkach. Ja go cały powrzucam do tej gardzieli tarki. Teraz odłączę sobie część. I najlepiej tą część po odłączeniu, gdzie mają Państwo starki albo po prostu
Jeśli trą Państwo na takiej tarce zwyczajnej, warto wybrać sobie ten ananas spod spodu, który tam pozostał, i też zrobić to nad tą miską, żeby nie utracić tego soku, który podczas przecierania oczywiście gdzieś tam się w tym ananasie wyciśnie. Tak jak mówię, na grubszych oczkach przecieram sobie ananas. Ananas jest też dobry o tyle, że bardzo fajnie nam ten suchy, starty seler nawilży. Teraz delikatnie sobie łyżką przemieszam ananas razem z selerem, a później dodam majonez oraz przyprawy. Sprawdzam sobie też ręcznie, czy dobrze mi się miesza seler z ananasem, czy nie ma takich miejsc, gdzie jest sam ananas, a gdzie indziej sam tylko suchy seler, dlatego mieszam zanim dodam majonez, bo później trudniej byłoby mi to kontrolować. Teraz, jak już wcześniej wspominałam, dodam 2 łyżki majonezu, teraz płaską łyżeczkę cukru oraz 0,5 łyżeczki soli. Na to wszystko ze 2 szczypty białego pieprzu. I teraz to wszystko delikatnie ze sobą wymieszam. Na początku może się wydawać, że ta surówka jest nieco sucha, ale proszę spokojnie zostawić ją na kwadrans w lodówce. I sami Państwo zobaczą, że pod wpływem soli ona staje się wilgotna, puszcza soki też pod wpływem cukru i tutaj takie proporcje, jakie przedstawiłam, są jak najbardziej w sam raz. Jeśli oczywiście chcemy, żeby była taka bardziej ananasowa, mniej selerowa, wtedy można dodać zamiast 1,5 jeden seler. Natomiast ja akurat w takich proporcjach robię. Uważam, że jest smaczna, bo jest to jednak surówka z selera z ananasem, a nie odwrotnie. I surówka jest gotowa. Podstawię ją na kwadrans do lodówki i będzie już gotowa do spożycia jako dodatek do obiadu. Na koniec tradycyjnie przypomnę, czego potrzebujemy, żeby ją przygotować. 1,5 selera średniego lub 2 małe. Mała puszka ananasa krojonego w kostkę w syropie. Dodatkowo 2 łyżki majonezu, 1 łyżeczka cukru, 0,5 łyżeczki soli oraz 2 szczypty białego pieprzu. Życzę powodzenia w przygotowywaniu surówki. Jest prosta, więc na pewno się uda. I oczywiście życzę smacznego. Kolejną propozycją surówki będzie bardzo prosta surówka z marchwi i jabłuszka, zwłaszcza do wszelkiego rodzaju potraw na słodko, do pierożków z serem, do makaronu z serem jako dodatek, także do leniwych klusek. Tutaj nie ma żadnej trudności w przygotowaniu. Potrzebujemy 2 średniej wielkości marchewki, 1 duże, słodkie i soczyste jabłko. Obieramy marchewkę. Oczywiście z obieraniem marchewki przypuszczalnie nikt z Państwa nie będzie miał trudności, ponieważ łatwo można sprawdzić, czy została obrana w całości. Ta struktura suchej powierzchni zdecydowanie różni się od tego, co jest pod spodem. Ona jest też taka lekko chropowata, ale wilgotna, więc spokojnie można sprawdzić. Obieramy jabłko w całości, przekrawamy na połowę, później na ćwiartki i z tych ćwiartek sobie albo robimy ósemki, jeśli są duże, żeby weszły nam bez problemu do tarki takiej mechanicznej, no albo po prostu już wydrążamy ogryzki tylko i z tych ćwiartek trzemy na zwykłej tarce sobie kawałeczki. Oczywiście jeśli przekrawamy na ósemki, żeby weszły do tarki takiej mechanicznej, też te ogryzki musimy wydrążyć. Ja sobie już tutaj marchewkę obrałam i jabłko też i wydrążyłam również. I teraz tylko pocrę
Surówka jest bardzo prosta, żeby puściła nam trochę więcej soku. Później po tarciu możemy dodać troszeczkę cukru. Też dobrze, jeśli byłby to, przepraszam, na przykład cukier waniliowy, gdzie on ten smak troszeczkę z takiego słodkiego, mdłego nam zaostrzy. Możemy też, jeśli na przykład po zrobieniu surówki okaże się, że jest ona zbyt sucha, skropić ją odrobiną soku z cytryny przez sitko, oczywiście, żeby nie powpadały nam pestki. I wtedy raz, że właśnie nie będzie taka całkiem mdła i całkiem słodka, a dwa, że też będzie można ją dodatkowo jakby nawilżyć, że nie będzie taka sucha, tak? Ja sobie teraz jeszcze tylko te marchewki tłuczę i już będę powoli przystępowała do tarcia. Na pierwszy ogień pójdą jabłuszka. Ścieram sobie na takiej tarce tradycyjnej, znaczy na takiej tarce mechanicznej o średnich oczkach. Jabłuszko mam, potarte. Teraz przyjdzie pora na marchewki. Każdą z marchewek pokroję sobie na takie cztery części, na cztery takie krótsze wałki, żeby mi nie utknęły w trakcie tarcia. Wszędzie wrzucała pojedynczo. Oczywiście możemy sobie też zetrzeć ręcznie. Jest to bardziej męczące, bo ile w przypadku jabłka jest ono miękkie, w przypadku marchwi jest już sprawa trudniejsza, ponieważ po prostu marchew jest twarda. Ale coś za coś. Jeśli mamy biały ten moduł do tarcia w maszynce, to po wszelkiego rodzaju surówkach z marchewką musimy go bardzo starannie umyć. Dlatego, że niestety karoten w marchewkach bardziej nam na pomarańczowo wszystkie białe elementy tej w tarce i po prostu lepiej jest umyć jak najprędzej całość, dlatego że po prostu później jest jakby trudno troszeczkę domyć i zostaje to takie ni to różowawe, ni to pomarańczowawe. Oczywiście wszystkie składniki też są dostępne. Przypominać za bardzo nie ma czego, bo to tylko dwie średnie marchewki i jabłko, duże i soczyste. No i ewentualnie odrobina cukru waniliowego albo syropu z cytryny, soku z cytryny, przepraszam. Życzę smacznego i zdrowego, bo taka surówka niewątpliwie taka jest. I smaczna, i zdrowa. Dziękuję bardzo za uwagę. I za chwilę kolejna propozycja. Kolejną propozycją surówki będzie taka tradycyjna surówka z kiszonej kapusty, marchewki i cebuli, jaką podajemy do ryb, do kotletów, do różnego rodzaju mięs czy pys. Czego potrzebujemy, żeby przygotować taką surówkę? Około 30 dekagramów kiszonej kapusty, dwie średniej wielkości marchewki oraz jedną cebulę, a do przyprawy sól oraz pieprz. I taka surówka nie może się obejść bez szczypty kminku. Oraz dodajemy jeszcze oliwę do skropienia, gdzieś z dwie, maksymalnie trzy łyżki. I teraz zacznę może od pokrojenia cebuli w kostkę. Tylko wcześniej muszę ją obrać. Będę sobie tą cebulę teraz kroiła w drobną kostkę. Drobniutko sobie siekam. Oczywiście jeśli nie mamy oliwy, możemy zamiast niej dodać olej. Z tym, że oliwa nie jest tak ciężka smakiem i przez swoją lekkość właśnie dlatego jest idealnym dodatkiem do wszelkiego rodzaju sałatek, surówek. Można też dodać sobie, jeśli wolimy w takim nieco łagodniejszym wariancie tą surówkę, pół łyżeczki cukru. Ten cukier też jakby sprawia, że warzywa bardziej puszczają sok. Jeśli mamy bardzo dużą cebulę, dodajemy gdzieś 3/4. Natomiast jeśli mamy
małą, no to odpowiednio też więcej można dodać z drugiej, ale jeśli dodamy jej trochę za dużo albo trochę za mało, to nic się nie stanie. Dobrze, cebula pokrojona. Przyjdzie pora na obranie marchewki. Tak jak mówiłam, dwie średniej wielkości w zupełności wystarczą. I tą marchewkę po obraniu i opłukaniu będę sobie trzeć na średnio grubych oczkach. Ja obieram w ten sposób, że wzdłuż od jednego końca do drugiego, takimi podłużnymi pasami. I po prostu na bieżąco sprawdzam miejsce przy miejscu, czy było obrane. Oczywiście, kiedy kończę, robię to jeszcze raz na całej powierzchni. Teraz tą obraną marchewkę opłuczę i przetrę. Będę ją dodawała bezpośrednio do tej samej miski, w której znalazła się wcześniej cebula, ponieważ nie będzie już żadnej innej obróbce marchewka poddawana. Wybieram sobie oczywiście z tarki wszystko to, co pozostało z marchewki w trakcie tarcia, żeby nie tracić cennych witamin i żeby były właściwe proporcje zachowane poszczególnych składników surówki. Teraz pokroję kapustę i dodam do niej wszystkie potrzebne przyprawy. Jeśli mamy kapustę taką, w której jest dużo wody, tej kapuścianej, musimy z nadmiaru ją odsączyć, a jeśli nie, to po prostu wystarczy pokroić i dodać do surówki. Biorę sobie mniej więcej tyle, ile mieści mi się w garści. Kładę sobie na deseczkę i kroję, aż mi się skończy po prostu kapusta. Ja kapustę kroję dość drobno, bo nie chciałabym, żeby mi się później w trakcie jedzenia ciągnęły takie nitki. Przygotowanie takiej surówki nie jest trudne. Może być troszeczkę męczące tarcie marchewki, ponieważ no, jest po prostu twarda, więc jeśli ktoś może sobie to jakoś tam zmechanizować, to na pewno będzie zadowolony i bardziej skory do robienia tego typu surówek. Wszystkie produkty są dostępne. Przygotowanie tej surówki nie zabiera zbyt wiele czasu, nie wymaga też jakichś nadzwyczajnych umiejętności, a przynajmniej w przeciwieństwie do tych surówek kupowanych w pojemniku, w plastiku, mamy absolutną pewność, że po pierwsze surówka jest świeża, bo jak zapewne wiemy, naklejenie innej daty przydatności do spożycia na opakowaniu nie stanowi większego problemu. A kolejna sprawa jest oczywiście taka, że też wiemy, jakiej jakości produkty dodaliśmy, że nie są to jakieś tam gnijące czy pleśniejące marchewki zalegające po magazynach i tak dalej. Wszystko mamy własne. Dodaję szczyptę kminku. Teraz jeszcze dodam sobie ze dwie szczypty czarnego pieprzu oraz pół łyżeczki soli. Takie mniejsze pół tak naprawdę. Ale oczywiście, jeśli ktoś lubi bardziej słodki, to może być i większy. Oraz za chwilę dodam jeszcze dwie łyżeczki oliwy. Dwie łyżki, przepraszam, oliwy. Wszystkie produkty będę mogła ze sobą wymieszać. Trzymam sobie jeden palec na skraju łyżki. Wylewam oliwę, kiedy poczuję, że dochodzi do brzegu. Przelewam do miski. I w tej chwili wszystkie składniki delikatnie wymieszam. Wstawię przygotowaną surówkę do lodówki, tak aby wszystkie smaki wzajemnie sobą przesiąkły. Oczywiście przed podaniem warto sprawdzić jej smak. Ja mówię o tej mniejszej połowie, dlatego że czasami mniejszej połowie łyżeczki soli, dlatego że czasami kapusta zamiast być kwaśną jest po prostu słona i warto dodawać do takich rzeczy ogólnie z kapusty, surówek jakichś. Podobnie kiedy robimy jakieś rzeczy, do których dodajemy ogórki kiszone, trochę mniej soli na początek, żeby sprawdzić,
bo dosolić można zawsze przed podaniem, na chwilę przed, prawda? Natomiast jeśli dodamy tej soli zbyt dużo, to już nic się z tym nie zrobi tak naprawdę. Mam nadzieję, że przygotowanie tej surówki nie przysporzy Państwu trudności. Właściwie jestem tego pewna, że będzie ona smacznym dodatkiem do Państwa obiadów. Myślę, że poziom trudności w jej przygotowaniu, jak zresztą w większości surówek, można określić jako super łatwy. Więc również dla osób, które dopiero zapoczątkowały swoją tam kulinarną działalność, może być to dobra propozycja na rozgrzewkę. Tradycyjnie na koniec przypomnę składniki, jakich potrzebujemy do przygotowania surówki. Jest to około 30 dekagramów kiszonej kapusty, dwie średniej wielkości marchewki, jedna średnia cebula oraz sól, pieprz czarny i kminek do przyprawienia. I dodatkowo jeszcze dwie, maksymalnie trzy łyżki oliwy. I to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do wysłuchania innych przygotowywanych przeze mnie podcastów kulinarnych. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania albo wątpliwości, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Można też kontaktować się ze mną poprzez komunikator Skype, mój nick to Luftilka. Życzę Państwu smacznego i do usłyszenia. Kłaniam się. Ala Witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.